Myślę, że wszystkie podejrzane miejsca już poprawiłem. Posprzątam to trochę i zobaczymy, czy się uruchomi. Podłączymy sobie i zobaczymy, czy coś się dzieje. Na razie nic. Zobaczymy drugi RAM. Może RAM też jest uszkodzony. Nic się nie dzieje, zobaczymy jakie napięcia mamy. Vol, 3,3 jest. 1,5 V, to będzie do ramu, jest. 1 V. Tu mam pozakrywane dwa biki, nie widzę. Zasilanie procesora jest. Zasilanie grafiki też jest. To niby wszystko mamy. Zobaczymy, czy bez ekranu będzie większy powrót prądu. Jest dalej bez zmian. Zasetuję baterię BIOS-u. Więc w chwili obecnej mamy tak, że płyta się uruchamia, jest czarny obraz i wszystkie napięcia mamy. Także mi się wydaje, że można byłoby spróbować BIOS przeprogramować. Ściągniemy kostkę BIOS-u, zaprogramujemy i zobaczymy, co będzie. Bo ogólnie wszystko wygląda ok, nie? Napięcia są, zatrzymuje się na 700 mA. Także widać, że chce żyć i trochę jeszcze go pomęczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. Teraz sobie podłączymy, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Dobra, chwila prawdy. Włącznik.
O, od razu widać, że jest prąd większy pobierany. I mamy obraz. To bardzo fajnie. Teraz byśmy mogli poskładać to, ale najpierw to wrzucę całą obudowę do wanny z płynem. Niech to się umyje dobrze, bo na tą chwilę jest to strasznie obrzydliwe. Ale będzie jak nowe. Dobra, także wrócimy jak już będę miał pomyte. I wtedy poskładamy go i zobaczymy, czy coś jeszcze jest do roboty, czy nie. Ale myślę, że będzie ok. Przynajmniej mam taką nadzieję. A ktoś tu już otwierał. Zresztą mi tak było widać od razu, bo brakuje tych zaślepek gumowych. Tu brakuje śrubek. Ale trzeba to wszystko rozebrać, umyć. We'll be right back.
Na razie go poskładałem tak aby było. Nie jest poskręcane. Wszystko jest luźne, ale żeby tylko sprawdzić, czy to działa, bo bez sensu go skręcać i jakby coś nie działało, trzeba by znowu rozkręcać. Testy przechodzą pomyślnie, temperatury są w porządku. Klawiatura też działa, ale z delikatnymi oporami. Trzeba będzie ją wyczyścić i założyć i będzie ok. Brakuje 3 guzików, ale gdzieś tam powinienem znaleźć, więc poskładam go teraz na gotowo. Laptop poskładany, sprawny i szczęśliwy z powodu drugiego życia. Klawiatura odświeżona, wyczyszczona. Wszystko chodzi bardzo delikatnie. Błędów żadnych nie ma. Wszystko się zainstalowało, nie ma żadnych wykrzykników. Szczerze to miałem mieszane uczucia, czy się to ogarnie, ale chyba bardziej z powodu tego, w jakim był stanie estetycznym, z powodu tego, że miał jakieś tam uszkodzenia. Ten laptop mnie odrzucał, był po prostu bardzo paskudny. A to, co było w środku klawiatury, to no nie da się tego opisać, trzeba to doznać osobiście, takie rzeczy. Co to dużo mówić, udało się naprawić i sprawić, że jest czyściutki i pachnący. Mam też prośbę do większości z Was. Jeśli zaciekawił Cię jakiś film, to kliknij łapkę w górę i daj subskrypcję. Dla mnie to znaczy bardzo dużo, a tobie pozwoli być na bieżąco z kolejnymi filmami. Według statystyk moich filmów to 90% oglądających nie ma subskrypcji, także prośba z mojej strony. Pozdrawiam i widzimy się wkrótce.